Kochani moi, wszyscy, których tak pięknie przywitał ksiądz proboszcz. Proszę przez chwilę popatrzeć teraz na mój ornat, czy ewentualnie ornaty kapłanów. Jaka to barwa? Czerwień, tak, czerwień. To znak krwi i zarazem znak miłości. Jego głęboką symbolikę odnieśmy dzisiaj najpierw do liturgii dzisiejszego dnia. Wspomniałem, że ten dzień jest poświęcony męczennikowi pierwszych wieków, świętemu Wawrzyńcowi. To dawne czasy, początki Kościoła. On sam, Wawrzyniec, młody diakon, powołany do służby Kościołowi, współpracował w jednym z pierwszych papieży z Sykstusem II jako opiekun ubogich. Ale już wtedy, tak jak i to potem bywało, mimo prześladowań, krążyły legendy o bogactwach Kościoła. Po męczeńskiej śmierci papieża, Wawrzyniec, który dysponował tymi jałmużnami, rozdał wszystko, co było w tej kościelnej kasie, rozdał ubogim. No i dobrze, bo prefekt Rzymu, którego obowiązkiem było prześladowanie chrześcijan, przyszedł do niego i mówi: oddaj te skarby Kościoła, które tam na pewno macie głęboko złożone, oddaj. Wawrzyniec powiedział: dobrze, następnego dnia. I co zrobił? Przyprowadził tych biedaków przeróżnych, którym gmina, kościół pomagał wtedy, i powiedział prefektowi i jego oprawcom: popatrz, to są te skarby Kościoła. O, rzeczywiście, skarby. Pamiętamy pielgrzymki papieskie, jak bardzo często na początku, choć witały go głowy koronowane, przychodził do najbiedniejszych. Prosił ich o modlitwę i tak liczył na tę modlitwę. To są skarby Kościoła. No cóż, prefekt przyjął to za ironię i drogo kosztowały te słowa świętego Wawrzyńca. Żył bardzo krótko, bo to był młody diakon, nie kapłan, tylko taki pomocnik papieża. Żył krótko, ale bardzo długo umierał. Umierał przypiekany na gorącej kracie w potwornych mękach. Tak, to była jego krew. Stąd w jego uroczystość, w jego święto, czerwony ornat, który o tym cierpieniu mówi. To tyle liturgia dnia wyjaśniająca czerwień tych naszych kapłańskich szat. Ale dzisiaj my wspominamy tutaj po raz kolejny krew naszych braci. Najpierw tych, którzy w roku 2010 zginęli w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku. Patrzymy przez krew prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii, prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i 93 pozostałych osób. Na samą myśl o tych, co ich spotkało i co nastąpiło później, a dodajmy jeszcze trwa do dzisiejszych czasów, do dzisiaj, bieleje włos, jak mówił Ujejski. A udawali się oni na miejsce straszliwej zbrodni, dokonanej bestialsko w Katyniu w dniu 5 marca 1940 roku. Na skutek dekretu biura politycznego WKPB przez Związkowej Partii Komunistycznej Bolszewików nakazano wtedy rozstrzelanie polskich
jeńców przebywających w obozach Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Cóż potem? Był wielki znak zapytania. Ja pamiętam doskonale te czasy. Dopiero w 1943 roku wziąłem do ręki ten gadzinowy, nowy kurier warszawski, jeszcze będąc małym chłopcem. Czytałem wraz z rodzicami nazwiska, patrząc po kolei. Czy nie znajdziemy tam kogoś z naszych bliskich? I niestety znaleźliśmy, tak jak i wielu wtedy naszych bliskich. To drugi akcent tej straszliwej czerwieni, bolesnej, ale pełnej miłości do bliskich, do ojczyzny. I trzeci akcent tej czerwieni. Wspomniał o tym nasz wspaniały ksiądz proboszcz. To wspomnienie sierpnia 1944 roku, nasz zryw powstańczy. Wychodząc z katedry w najbliższym domu przy zakrystii, warto spojrzeć na wmurowany tam fragment gąsienicy czołgowej. Tak, bo tu one były, czołgi. A tu, w katedrze, na tej posadzce, gdzie my tu w tej chwili stoimy czy siedzimy, lała się krew żołnierzy powstańczych, bo walczyli o każdy metr katedry. Walczyli o wolność, walczyli o honor, walczyli o godność. Tak, bardzo pasuje ten czerwony ornat do tej posadzki naszej katedralnej, zroszonej krwią tych właśnie naszych powstańców. Warszawa dawała świadectwo, jak mówi piosenka, do boju tyś poszła jak w tan, bo wolność kochałaś nad wszystko. Kardynał Wyszyński, na którego nareszcie mamy się doczekać tę beatyfikację, on kochał Warszawę. I kiedyś po rekolekcjach u świętej Anny szedł tutaj placem Zamkowym i zobaczył grupę młodych ludzi pijanych. Jak nad tym ubolewał. Pamiętam jego słowa, jak często mówił, z taką nadzieją w sercu idzie nowych ludzi plemię. No i zobaczył. Ubolewał, że warszawski chodnik zroszony krwią, świadek bohaterstwa właśnie młodych ludzi, rówieśników tych chwiejących się na nogach naszych młodych, jest tak zapomniany, czy wręcz bezczeszczony. Oj, kochani, wolność kosztuje i to dużo kosztuje. Dużo krwi, dużo cierpienia, dużo wysiłku. Może tak już pod koniec przypomnę bajkę biskupa Krasickiego. Pewnie ją znamy na pamięć. Czemu płaczesz? Mówi staremu czyżyk młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Stary odpowiada. Tyżniej zrodzon, rzekł stary. Przeto ci wybaczę. Ja był wolny, dziś w klatce i dlatego płaczę. Straszna to rzecz, utrata wolności. Jak wielka radość jej odzyskania. Cudem odzyskaliśmy po latach niewoli tę wolność, taką całkowitą. A potem taką nieco pozorną wolność. Dziś mamy ją, możemy ją czerpać pełnymi garściami. Ale przestrzegał prorok naszych czasów, że wolność jest dana, ale też zadana i musi kosztować. Dziś on już niestety
nie żyje. A nawet czasem się słyszy pytania, któryż to prorok? Co mam powiedzieć? Czy to może ten, któremu tak za dużo pomników wybudowano? Może to ten? Co powiedzieć? O, kochani, młode czyżyki, uważajcie, czy nie siedzicie w nowych przez siebie zbudowanych niewolniczych klatkach? Czy nie staliście się przypadkiem zamiast młodych, wspaniałych ptaków brojlerami z otłuszczonymi sercami, schorowanymi dobrobytem, do tej pory często niespotykanym w naszym kraju, izolacją, pozornym bohaterstwem tych, którzy trzymają w sobie te smartfony, naciskają je nieustannie, bez przerwy. Natomiast widzę, mówię, co ty tak tutaj różaniec odmawiasz? Nie, to smartfon. No. I bohater. Bohater taki minutowy. Bo tam tak łatwo być bohaterem elektronicznym. Może właśnie to ci odbiera wolność. Popatrzcie, czy wy, młode czyżyki, nie wypełniacie, siedząc właśnie w klatkach, nie wypełniacie swych klatek brutalnym językiem, gestami nienawiści, wywoływaniem nie wiadomo po co sztucznych wojen, niewolą rozbitych małżeństw, czy krwią pomordowanych, nienarodzonych dzieci. Oj, chcę się powiedzieć, Warszawo, ty moja Warszawo. Mówi dziś święty Paweł, tak pięknie w przeczytanym tekście, przypomnę te słowa. Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, a kto szeroko sieje, szeroko zbiera. Wolność kosztuje. Można ją łatwo stracić. Można łatwo o niej zapomnieć. Wolność jest zadana, przypomnijmy to sobie. Pan Jezus dziś w Ewangelii, o czym też ksiądz proboszcz wspominał, piękny tekst, o którym chciałoby się długo mówić, o ziarnie, które przynosi owoc, gdy co? Gdy obumrze, gdy zapomni o sobie, przynosi plon. Może nie od razu, może po latach, ale są to plony bogate. Czy myślicie, że ta wolność, która tak cudownie została nam dana, cudownie, nie była też wypracowana przez pokolenia tych, którzy obumierali, nie z lenistwa, z przejedzenia. Umierali, bo chcieli z życia swego ofiarę złożyć. I rzeczywiście składali tę ofiarę nie na próżno. Ziarno wrzucone w ziemię, gdyby rolnik tam przyglądał się i patrzył, co z tym ziarnem się dzieje, które ja rzuciłem w ziemię, to by się przeraził. Bo ono rozkłada się, współpracując z ziemią, a potem wyrasta w zdrowy plon. Tak, ta krew żadnego z tych męczenników, żadnego z tych, którzy wpadli w ziemię i byli zaorani potem i nasycani krwią następnych pokoleń, ona przynosi skutek, przyniosła wolność. A Pan Bóg dokonał jeszcze cudu nad nami. Gdy tak myślimy, ileż to tych wspaniałych ziaren, wspaniałych ludzi padło w naszą ziemię. Tyle szlachetnej krwi tę ziemię użyźniało. Kochani, to nie może zaginąć. I błagajmy Boga, żeby nie zaginęło. Żeby owoce były w naszej ojczyźnie widziane, dostrzegane i docenione. Zdrowe, piękne ziarna oddane na służbę innym i na służbę Bogu, który ma nas prowadzić, bo jak się nie spojrzy na Boga i na krzyż, to nic nie będzie miało sensu.
Żydzi, kiedy szli na pustynię, a też buntowali się, tak się cieszyli, że odzyskali wolność. A potem? No tak, ale odzyskaliśmy wolność, ale co będziemy jeść? W Egipcie, no tak, była niewola, ale mieliśmy garnki z mięsem, mogliśmy je spożywać, z cebulą jeszcze ulubioną. Jak nam było dobrze, Mojżeszu, gdzieś Ty nas wyprowadził? Pan Bóg nie zapomniał o swoim ludzie. Uczynił cud, karmił chlebem samym sobą. Tak się cieszymy, kochani moi, również tymi młodymi ludźmi jestem świadkiem tego, bo w kościele, gdzie posługuję, jest kościół otwarty od 30 ponad lat, dzień i noc. I o każdej porze, dnia i nocy spotyka się młodych ludzi, często mężczyzn, którzy się modlą. Tak ich podziwiam. O, to właśnie to nowych ludzi plemię, o których mówił kardynał Wyszyński. Ilu ich takich w czasie wakacji teraz, ilu spotkałem? Naprawdę wspaniałych młodych ludzi, którzy kochają Boga, kochają Ojczyznę, zapatrzeni są w Chrystusa, w Jego święty krzyż. O, żeby im tego krzyża nie zasłaniano. To Bóg się zasłania. To Bóg w Starym Testamencie był ukryty pod obłokiem, żebyśmy Go mogli dostrzec okiem wiary. Nie tak wszystko, kawa na ławę. Żebyśmy mieli dostrzec tajemnicę, którą Bóg nam daje. Ale przecież trzeba mieć oczy otwarte, szeroko patrzeć. Trzeba trochę zerknąć w historię naszą i tę dawną, i tę najnowszą. Porzucić klatki młodych krzyżyków. Bo niewola jest nie tylko ta zewnętrzna, ale ta wewnętrzna straszną rzeczą. Obyśmy wszyscy byli wolni. Starajmy się o to, a Bóg niech nam to pomoże, a uczyni to na pewno. Amen.